Siemano, witamy w Kulturystyce bez ściemy. Dzisiaj mamy dużo, dużo, dużo tematów i witamy Adama oczywiście. Adam, dzisiaj napisałeś fajne podsumowanie w poście, może troszeczkę skrócisz co do niepodopiecznych, a właściwie znajomych, których wystawiałeś. Witam wszystkich. Tak. No, generalnie wystawiam dzisiaj i Dawida Olszewskiego, to pewnie większość ludzi kojarzy gdzieś tam z internetu też, bo też mam swój kanał. I wystawiałem Łukasza Szołtyska, nie? Obaj formę wykreślili bardzo dobrą. No miejsca tam Dawid był, wiem, drugi, Łukasz w jednej kategorii był trzeci, w jednej był czwarty. Tamtych kategorii teraz trochę jest, więc ja tam dopiero od niedawna gdzieś tam streama widziałem, jeszcze wszystkiego na bieżąco nie wiem, bo już tu teraz akurat do mnie dzwonił Łukasz, ale no już nie odebrałem, bo już nagrywamy. W każdym razie, no z formy jestem bardzo zadowolony. U Łukasza problem może być gdzieś tam z pozowaniem, bo jeśli chodzi o gęstość mięśni, jakoś nawet Krystian Wolski, który był tam na miejscu, mówi, że mało kto taką tam ma generalnie. On ma takie stare, gęste mięcho, nie? Takie gęstość ma strasznie dobrą formę, ma dobrą. Nie ma trochę dupy, no bo generalnie stara szkoła i za jego czasów... Krzysztof dupę budową. Tak, jemu to się kurwa nigdy dupy nie trenował, gdzieś tam przy okazji nóg, ale... Nogi ma dobre i przypuszczam, że na po prostu czwórki przejmowały większość pracy i tą dupą nigdy nie pracował. Nie? Tym bardziej, że on nie jest wysoki, no to też nie łamał się tak jak wysocy często, wiesz, wysocy często dupę wypinają przy przysiadach i tak dalej. Siadają tak, wiesz, specyficznie, on raczej tego nigdy nie robił ze względu na wzrost. Trochę mu dupy brakuje, no i pleców generalnie, gdyż tam tu też jest jakaś jego słabsza strona. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowanie, no to bardzo dobrze wyglądał, nie? Nie wiem, jak tam, bo tydzień temu na PCA miał problemy jeszcze ze skórą. Karol napisał Stublik, że jest o wiele lepiej, także zapewne poprawił, bo Karol sędziował. No PCA sędziował, tak. Tak. No to podszedł. Bo wiesz, Łukasz ma ten problem, że Łukasz kiedyś pracował na kopalni. Do tego jest bardzo blady, z natury taki pod albinosa podchodzi. I tą skórę ma wrażliwą, wiesz, on się teraz ogoli, to ma pewno krosty jakiś, on, wiesz, jak nakłada ten bronzer, to masz wrażenie takie właśnie jakby się sadzą uwalił, nie? No ten bronzer nie wygląda dobrze, oczywiście peeling, wiesz, to też takie podejście trochę starszej daty, to wiesz, peeling to, no robił peeling, wiesz, na zasadzie pod prysznicem tam przejechał dwa razy, spłukał i to był peeling, nie? No a teraz do tych zawodów już tam jego żona, która też startuje, no stwierdziła, że go tam przypilnuje z tym, żeby go szorować, więc... Pewnie dlatego ten kolor teraz był lepszy, no bo go tam faktycznie wypilingowała tak jak trzeba, a nie, wiesz, tak jak on sobie tam zrobił, nie? No a Dawid Olszewski jak Dawid, nie? Tam, wiesz, minusem jest lekkie gino, które widać. Śmiałem się po wczoraj, bo jakiś film Dawida ktoś napisał. Właśnie, nie oddasz pieniędzy? Powinienem oddać pieniądze Dawidowi za przygotowania, bo dopuściłem do takiej sytuacji. No sorry, jak Dawid... Jak nie przygotowywał 3 lata temu, to myślisz, że też powinienem się zwrócić o jakiś refund? No właśnie, nie wiem. Ja ci powiem tak, beka jest taka, że wiesz, Dawid te giny już miał wcześniej, dużo wcześniej, więc nie jest nawet za mojej kadencji, że tak powiem. Większość z nas, co ma gino, to się dorobiło tego gdzieś tam na samym początku przygotowań właśnie według rad jakichś tam jaszów z siłowni czy koleżków. A potem jak już samemu się temat ogarnia, no to już jest najczęściej za późno, więc to nie jest jakieś tam niedopatrzenie albo coś tam, że są no, ogarnięcie, wiesz, gino w porę, że tak powiem, kontrola estrogenu to jest u nas tak naprawdę podstawa, nie? I każdy z moich podopiecznych się bada, no, większość się bada podopiecznych przynajmniej raz w miesiącu, no bo no, są tacy, którzy gdzieś tam za granicą są i tak dalej, mają problemy, albo tacy, którzy wiecznie dojść nie mogą, więc ja za nich nie pójdę, nie? Ale większość z nich się bada regularnie, więc to wszystko jest gdzieś tam pod kontrolą, nie? No ale wiesz, ludzie gadają takie kopocoły, to wiesz, to jest tak jak ja nieraz mam, wiesz, startowałem przez lata, wygrywałem zawody w klasyku, wygrywałem nawet zawody z Krzyśkiem Piekarzem, który ma przepiękną sylwetkę, no wiesz, teraz mnie cisną, że ja mam taką brzydką sylwetkę, no bo wiesz, wyszedłem w tym 2020 już z tym brzuchem rozwalonym, gdzie tak jak też napisałem w poście, przez ponad prawie 4 miesiące brałem bardzo mocny, wiesz, ten antybiotyk w dużej dawce. Ale nie uznajesz tego jako usprawiedliwienia. Nie, no bo wiesz, nikt mi nie kazał wychodzić, nie? Ja to bardziej wtedy wyszedłem z tego względu, że tak jak mówiłem już nieraz, że chciałem, wiesz, udowodnić, że ludzie mi mówili, że nie będę sportu uprawiał, nie będzie ze mnie nic i tak dalej, no i po prostu chciałem wyjść udowodnić, że jednak jeszcze wyjdę i to, wiesz, dużo większy, nie? Też chciałem zobaczyć, jak będę większy wyglądał. Natomiast po tych wszystkich operacjach i po tych wszystkich przebojach ten brzuch się rozjechał. Już jest z tym zdecydowanie lepiej, bo mam fajnego fizjoterapeutę, który też wybadał, że w czasie tych wszystkich zabiegów i tak dalej, te wszystkie mięśnie głębokie są, kurwa, mocno osłabione, nie?
Nawet był wyłączony z pracy w pewnym momencie. Tak, tam po prostu nawet unerwienie siadło, bo tam wiesz, i dziury były, i... No to wystarczy, że włożysz tak naprawdę palce i czujesz, że tam, wiesz, wchodzi ci, nie, bo normalnie jakbyście włożyli teraz paluchy tak sobie, no to coś wam tam zablokuje. A jak wchodzisz tak i u kogoś te mięśnie nie działają, to po prostu możesz normalnie tak jakbyś, wiesz, łapę tam wsadzą w brzuch, to tego nie widać, ale to tak... Generalnie jest z tym problem, bo na przykład Marcin Koseł, on też miał problemy, miał i przypuchlinę, i miał operację w ogóle z jelitem, tam miał problemy. No i on też mówił, że po operacji na początku ten brzuch to miał tak wywalony, nie umiał go w ogóle, wiesz, wciągnąć nawet, nie? Tak, że wiesz, no chcesz coś napiąć, a nie umiesz, nie? No nie masz nad tym kontroli generalnie, nie? Albo bardzo, bardzo słabo. I też, wiesz, do jakiejś tam właśnie babki fizjoterapeutki chodził, która przez długi czas musiała w ogóle pobudzać to, żeby ten układ, wiesz, neuronalny, żeby te nerwy zadziałały, żeby on w ogóle mógł to nauczyć się od nowa napinać, nie? No wiesz, no pewnych rzeczy jak blizny, jak to, że tam jeszcze i tak mam, wiesz, przypuklinę do zrobienia, bo tak naprawdę jest dziura w powięzi, tam mi przypuklina jeszcze nie wyszła, w sensie, no jest otwór, przypuklina to jest tak ciekawa, jak jelita wyjdzie przez ten otwór, nie? I generalnie ja mam dziurę, jak rozluźnię brzuch, to wsadzisz tam palca, mały palec cały się zmieści. No jak napniesz brzuch, to to wtedy jest zaciśnięte, nie? No to wtedy ten palec się nie zmieści. No ale to jest taka sytuacja, że wiesz, w każdej chwili tak naprawdę może mi wyjść tam część jelita, no i będzie już taka przepuklina, wiesz, do wtedy, co? A może nawet lepiej, bo wiesz, nie kręciliby, no kurwa, no nie wiem, nie? Bo tak wiesz, dużo, dużo lekarzy gdzieś tam kręciło nosem. Z perspektywy czasu zostawiłem chyba z półtorej albo dwa tysiaki na konsultacje różnego rodzaju, a wszędzie to było takie trochę spychanie pod dywan, nie? No i teraz może gdzieś do Czech, jak mi uda się dostać, bo tam te lockdowny teraz znieśli, no to gdzieś na Czechy będę jechał, bo... No jest jeszcze w Bydgoszczy opcja, ale to wiesz, ktoś by musiał ze mną jechać, bo po operacji raczej nie wrócę samochodem 500 kilometrów, a na Czechy mam stosunkowo blisko. No wiesz, ja tak myślę, no zobaczyli koksa, nie, no kurwa, wiesz, nie, zabieg dość skomplikowany po tym jedną dziurę, po tym największą, po tym drenie, mam centralnie pod pępkiem, tam wiesz, jest całe skupisko jelit, tam mi też jeden właśnie chirurg powiedział, że kurwa, niby to może zrobić, ale jest mała szansa, że on zahaczy jelito, mała szansa, nie, no wiesz, to jest mało prawdopodobne, no ale kurwa jednak jest, nie, no i mówię, jak to się dzieje na takim, wiesz, prywatnej, wiesz, w takim miejscu, gdzie jest, wiesz, on, anestezjolog i jedna piguła, i robi się takie zabiegi jednego dnia, no to takie, wiesz, rozcięcie jelita, no to już jest, kurwa, problematyczna sprawa, nie? A w szpitalu, wiesz, i sprzęt, i ludzi jest więcej, i wszystkiego, i to jest zdecydowanie bezpieczniej tak to zrobić, nie? No, a że był ten, wiadomo, cała pandemia. No, ten cały pierdolnik. Tak dalej. No, ale stwierdził, że on by miał wziął na szpital, ale zrobią ci test, jeszcze ci wyjdzie pozytywny i mówi, będziesz dwa tygodnie siedział i ci ani operacji nie zrobimy, ani kurwa ten, nie? Bo przepuklina generalnie nie jest, wiesz, na tyle pilną operacją, szczególnie, wiesz, jeśli no, mnie to jakoś tam nie boli, nic się z tym nie dzieje, no, żeby cię, kurde, wzięli z miejsca, nie? Zresztą, no, można zobaczyć w internecie, że nieraz ludzie przyjeżdżają naprawdę już w kiepskim stanie, a i tak się jakoś w tych szpitalach nie kwapili do pomocy ludziom, nie? Więc dopiero tak naprawdę teraz można to jakoś tam ogarnąć. Swoją drogą robię też redukcję taką na lato i tak powiem ci, coraz lepiej to wygląda i naprawdę, kurwa, z tym fizjo, praca z fizjo, bo mam takiego fizjo, który, wiesz, kiedyś dźwigał ciężary, trójbój. No tam, wiesz, rozwalił sobie kręgosłup, no i stwierdził, że zostanie w sporcie jako, wiesz, chce zostać w sporcie w jakiś sposób, no i wiesz, jest takim fizjoterapeutą faktycznie z pasji, nie? Że wiesz, jak przychodzi do niego jakiś sportowiec albo ktoś, no to gorsza, że jest cały zajarany, nie, wiesz, że będzie, kurwa, tam coś grzebał, robił i tak dalej, nie. Naprawdę jest taki, wiesz, że dużo się też na własną rękę uczy i tak dalej, a nie taki fizjo na zasadzie, wiesz, skończył studia i teraz, kurwa, tam, no, robi, żeby odbębnić, nie. A tylko taki, wiesz, naprawdę zajarany. No bo to jest teraz modny bardzo zawód. Tak. I jako jedyny podał mi w sumie sensowny taki argument, wiesz, skąd mógł się wziąć ten krwiak w moim brzuchu, no bo de facto miałem krwiaka 19 na 11 centymetrów, no to ogromny, wielkości melona, no i skąd ten krwiak, wiesz, żaden lekarz ostatecznie nie doszedł, wiesz, każdy sobie gdybał, może od tego, może od tamtego, no a krwiak w sumie, wiesz, był przywątrobowo, ale to nie był krwiak, który wychodził z wątroby, no on był obok, nie, uciskał ją lekko, ale wiesz, de facto się z nim nie łączył w żaden sposób, nie, no wiesz, ja też nie pamiętam, żeby mi na przykład sztanga spadła. Może gdzieś tam, wiesz, uderzyłem, no ale kurwa, no w sztukach walki ludzie tam, wiesz, nieraz dostają takie bomby na brzuch i gdzieś tam krwiaki się nie robią, nie? No i on tylko jedyny miał taką teorię, mówi, kurwa, nie wie, no też sobie może gdybać, no ale mówi, że możliwe, że jakaś powięź ci ta mięśniowa szczeliła, po prostu, wiesz, zrobił się wylew krwi, nie? Nie wiem, być może, mówi, coś było z krzepliwością, nie tak, albo coś. No i po prostu wylało się tego trochę więcej, wiesz, krwiak się zamknął, no bo
organizm działa, że jakieś krwiaki, no to otacza taką błoną i tą krew odgradza od reszty organizmu, nie? No jest on taki pierdolny krwiak, nie? Aha, no tylko, no w każdym razie nie wiem, czy powiedziałem, wiesz, stanąć mu grząż. On... Że powieść mogła pójść. No, no, czekaj, bo mi coś przycina. Twierdził, że wiesz, mogą po prostu coś tam strzelić, jakaś powieść przy dźwiganiu. No wiesz, była jakaś słabsza krzepliwość albo coś, wiesz, zebrało, wiesz, wylało się, jak to z powięzi, potrafi się, wiesz, z dużych mięśni potrafi się dość dużo wylać. No i wylał się krwiak, wiesz, organizm z reguły robi taką błonę, wiesz, krwiak to jest znowu błona z krwią, wiesz, oddziela tą krew taką, która wyciekła od reszty organizmu, no i kurwa, sam był ten krwiak, nie? Że po prostu, wiesz, przy jakimś, nie wiem, naderwaniu powięzi, czy, no, no nie wiem, wiesz, on tak sobie też gdybał, no ale to się wydaje takie najbardziej logiczne, no bo kurwa, skąd on by się wziął, nie? Generalnie, nie? Jak oglądasz zawodników i tak jak właśnie wspomniałeś, że sam zacząłeś, wróciłeś tak naprawdę na scenę, żeby pokazać ludziom no, to, że dasz radę jeszcze i tak dalej. Jak oglądasz zawodników i widzisz kogoś z naprawdę słabą genetyką, ale że się stara i, tak, no, i dochodzi do czegoś, to jednak lepiej się to ogląda, prawda? A i tak, w sensie lepiej. No wiadomo, jak masz mistrza, no to tak jak Phila Heata zaczęli nie lubić. W sumie dlaczego? No bo był najlepszy i zrobiło się to takie, no Phil. Tam wiadomo, już nie wspominajmy o charakterze, ale chodzi tu o to, że często są rzeczy, na które mamy wpływ, czyli bronzer, pozowanie, forma, ale są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a i tak ktoś musi wbić szpilkę, bo to jest po prostu modne i fajne. Chodzi mi tutaj o to, że no, na co nie masz wpływu, to na to, ilu zawodników z tobą wyjdzie. No. Wiesz, i tak. Ktoś, kto naprawdę ma na przykład no gorszą genetykę, ale wiemy, jak bardzo dużo w to wkłada i uda mu się wygrać, bo to jest dla niego personalne zwycięstwo, duże zwycięstwo i dla każdego zresztą, czy ma genetykę, czy nie, wyjdzie z dwoma, to jest, wiesz, o, bo wygrał tylko z dwoma. Będzie słaba obsada, bo wygrał ze słabą obsadą. Wiesz, ale jak przy bali ze słabą obsadą, to dopiero jest pocisk. No wiesz co, mnie takie podejście śmieszy, nie? Bo ja wiem też, o kim mówisz teraz, tam chłopak od nas z forum między innymi. Wiesz, chłopak się angażuje, wiadomo, ma tam trochę rzeczy do poprawy, ale no nie ma genetyki, a naprawdę wkłada serca sporo. No i wiesz, jakaś tam fala krytyki, że ich było dwóch w kategorii, co to za mistrz i tak dalej. Wiesz, ani się chłop tym nie hełpił jakoś, wiesz, że kurwa, wiesz, wszędzie rzucał na... Wiesz, bo są tacy goście, co faktycznie są, wiesz, drudzy na dwóch, nie, i kurwa potem mają wicemistrza Polski i na każdą grupę wrzucają wszędzie, kurwa, kapslokiem piszą, no to jest inna sytuacja, nie. No ale gość wyszedł, wygrał, no napisał, że wygrał, no bo faktycznie wygrał. No i gdzieś tam fala hejtu się na niego polała. Tak, a kurwa, wiesz, no co, jego wina, że tak mało ten, wiesz. A druga sprawa jest taka, ilu tych kozaków, to jak taki kozak jesteś, to trzeba było wyjść, skoro tak łatwo wygrać. No by trzech. No, wiesz, no było ich dwóch, no to trzeba było wyjść. No, no, no dokładnie, nie? I tak samo mnie zawsze zastanawia, wiesz, często to obserwuję, że tacy komentatorzy gdzieś tam w necie i tak dalej, oni zawsze, kurwa, wszystko wiedzą, nie? Ten chujowy, ten to źle robi, ten ma to chujowe, ten tamto. Najczęściej to wychodzi na to, że znają się lepiej niż sędziowie, nie? No bo, wiesz, no na to tak wychodzi. Nawet jak patrząc na nas, jak na nas raz cisną, no kurwa, no sorry, no ja tak ich mówię, nie? Ja mam tutaj 30 pucharów w chacie, w tym 5 overali, no więc widocznie chuja się znali się sędziowie przez te wszystkie lata. Wiesz, to, że ostatnie moje wyjście było słabe, no to ja sobie zdaję sobie sprawę, ale wiesz, większość ludzi nie pamięta w ogóle tych czasów, kurwa, wcześniej, nie? Gdzie ja kiedyś, kurwa, w klasyku startowałem i mistrza Europy na przykład w klasyku miałem, nie? I to wiesz, no mając... Ale to wtedy nie miałeś, wiesz, w najlepszej federacji na świecie. No tak, no był jeden taki, co też wyzywał od federacji Huba Buba, a potem jak wygrał w takiej federacji, kurwa, gdzie z klasykiem w Open wychodził, to kurwa napisał list ten wpis, bo Olimpię ojebał, ale to osobny temat. Dzisiaj a, ale teraz dobrze mu poszło. No, to adekwatnie do jego, kurwa, poszło, bo pokazał nam to, co by chciał pokazać, więc... Pokazał kulturystykę ciężką. No. 45 w łapie, no to tak... No, ale to wiesz, już pomijając tą personę, bo to tam mniejsza z nim, tak więc... Wiesz, nie mogłem się powstrzymać, wybacz. Wiesz, tak, wiesz, ludzie się naśmiewają często, czy gdzieś tam komentują, ale zobacz... No, od Radka, albo od Adama Rębisia, albo od Szyderskiego, albo od któregoś z nas, albo, nie wiem, wiadomo, tam w spodenkach, czy w bikini, to już tam od Norberta Tymczaka bikini, jakiś tam Paweł Fitness World się przewija, od Cyrlonka Adriana, tak, bikiniary...
Czy w spodenkach tam jeszcze Wolver? No raczej to jest stała ekipa zawsze, jak wychodzi i tak. Wychodzą od kogoś, no to to są raczej, raczej stały taki miszmasz, ktoś tam jednorazowo wyskoczy i ktoś wygra, to już wiesz, jest tak. Inny. No ale zawsze... Czasami się zdarzy, że tam od innego trenera, nie, tak jak dzisiaj ten od Przemka wygrał ten Mariusz Mikołajczyk, tak, no to wiesz, też się ten, ale z reguły na tych wszystkich zawodach od tych samych ludzi, kurwa, wiesz, wygrywają zawodnicy. Dziwnym, kurwa, trafem od tych ludzi, którzy chuja się znają, którzy nie umieją się podciągać, którzy brzydcy wyglądają, którzy, wiesz, wszystko robią źle, to zawsze od nich zawodnicy, kurwa, wygrywają, nie? Taki paradoks, nie? Więc gdzie są ci zawodnicy od tych, kurwa, znawców, nie? No bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś wie lepiej, okej, okay, ktoś może nie chcieć się poświęcać, ktoś może nie chce uprawiać tego sportu, może nie ma predyspozycji, może nie ma czasu, nie jara go to, okej. Okay. No ale to skoro ma wiedzę, no to może innych przygotować, prawda? No wiesz, nie są to złe pieniążki. Sam wiesz, że kurwa pieniążków takich, no nie wiem, dobry trener to zarobi 10, 15, nawet 20 słyszałem tysięcy, tak? Może zarobić miesięcznie. Nawet nie, niektórzy to... potrafią o wiele lepiej, wiesz, jeżeli mają tam różne strony i tak dalej, no to zresztą, no wiesz, tak, tak. Ale no powiedzmy, przyjmijmy, że nawet zarobek rzędu 10 tysięcy miesięcznie to nie jest jakiś tam mega kosmos, jeśli chodzi o trenerów, nie? I teraz się zastanawiam, czy... Skoro taki gościu, nie wiem, jeden z drugim, dyma na etacie, no to nie wiem, co to za etat musi być, żeby 10 koła zrobić. No, musi być naprawdę dobra posada, nie? Więc co, woli za mniejsze pieniądze, wiesz, pracować pod kimś, czy być, wiesz, sam siebie zatrudniać i prowadzić działalność i zarabiać dobre pieniądze, nie? Bo skoro ma wiedzę, to czemu nie? Tylko wiesz, zawsze, wiesz jak to jest, mi się to kojarzy tak z piłką nożną. Ten chujowo gra, ten się nie zna, Lewandowski to w ogóle czul, nie, no gość, kurwa, łamie limity wszystkie, kurwa, dostępne, bo teraz nawet było takie zestawienie najlepszy duety strzeleckie w Europie i tam, wiesz... Lewandowski no, sam wygrał. Tak, i Lewandowski strzelił więcej niż, kurwa, Lukaku z tym, niż, kurwa, wiesz, Messi, niż Ronaldo z innym, wiesz, niż pary najlepszej, gdzie jest taka ścisła elita, Lewandowski sam najebał 40 goli, nie? No i tutaj... No, i był jakiś artykuł w mecie... Słabej lidze. Tak, jak będzie jakiś artykuł w necie o Lewandowskim, to i tak się znajdą łby, które będą mówić, że on chujowy jest, nie? No już nie, po prostu nie wiem, co gość ma po prostu zrobić więcej, żeby kurwa udowodnić, że jest, kurwa, że aktualnie no, jest najlepszym napastnikiem na świecie, nie? Może są goście z moją wiadomo, Messi technicznie pewnie jest lepszy i tak dalej, ale kurwa, no każdy trener, bo też grałem kupę lat w piłkę, ci powie, ma wystawić dwóch zawodników w napadzie, wybór między dwoma napastnikami. Jeden ma mieć zajebiste umiejętności, ale nie strzela bramek, a drugi może nawet chuja umieć, ale najebie bramek dużo, to wystawi po prostu skuteczniejszego, nie? Bo dla trenera liczy się wynik drużyny, liczy się skuteczność, tak? Więc zawsze postawi na najskuteczniejszego gościa, nie? Kiedyś chyba też w reprezentacji Niemiec, nie wiem, czy to nie był Meller przypadkiem, ale on tylko nogę dostawiał. Pokazywał się 85. minuta noga bramka. No, wiesz co. Nic więcej nie robił, wiesz, i to było, i też mówili, o, jaki tam słaby, bo nie ogarnia akcji. On w końcu powiedział, ja nie jestem od ogarniania akcji, ja jestem, żeby nogę dostawić i wcisnąć tą piłkę do siatki. Tak, wiesz, tak z moich czasów był na przykład Filippo Inzaghi, to był taki we Włoszech i w AC Milanie piłkarz. On też tam, kurwa, wiesz, jakiś tam super, wiesz, w miarę szybki był, ale nie świecił, ale on zawsze gdzieś, kurwa, tak nogę zawsze się znalazł tam, gdzie ta piłka spadła, zawsze, kurwa, on tą bramkę strzelił, nie? Raúl González, taki z Realu Madryt i z reprezentacji Hiszpanii, też większość bramek strzelał, wiesz, po prostu dokładał nogę, gdzieś tam się znalazł, gdzieś tam, kurwa, dziubnął. No, kurwa, skuteczny był, no i wiesz, to się gdzieś tam chwaliło, nie? I dziwne jest to, że, kurwa, no mamy naprawdę kogoś elitarnego i, wiesz, i właśnie, wiesz, na świecie się nim zachwycają, a właśnie, kurwa, rodacy muszą go jeszcze, kurwa, pocisnąć niektórzy, nie? Ale tak jest w każdym sporcie, wiesz, to tak jak, tak samo jak i u nas, no, przecież Krystian miał słabą konkurencję, bo co, bo miał słabą konkurencję, tak? No, Winkler, Diasza, Hollingstedt, nie? Tak, potem wyszedł właśnie z Winklerem, z Diaszą, wiesz, z taką topką, że ja to bym stanął obok nich i bym powiedział, przepraszam panowie, ręcznik ciepły czy zimny? Tutaj, wiesz, raczej tak bym balansował, a nie, czy mogę z wami pozować, no ale... Słaba konkurencja. Owalił Jamie'ego, który teraz, ja nie wiem, czy na Olimpię tak nie pojedzie. No, jest niesamowite. Prawda. A wiesz, że ten, nie? A Krystian, powiem ci, w tej chwili wygląda, jak go widziałem ostatnio, jak wysyła te zdjęcia. No bo Krystian, no, dla mnie to są najlepsze nogi w Polsce, bez w ogóle konkurencyjnie, nie? W tej chwili. Bo on jest kompletny, on te nogi ma kompletne, tak. Wiesz, ma przywodziciel, ma dwójkę, ma czwórkę, ma łydkę, tak. Wiesz. Powiem, na przykład Szymon Łada też ma dobre nogi, bo ma i dwójkę, i dupę. I czwórkę,
Ale Krystian ma te czwórki może mniej wyprążkowane niż Szymon, ale ma nawet szerokie bardzo, wiesz, takie znacznie szersze. On ma ten obszerny boczny, taki mocno odchodzi do boku. Ten prosty uda się wrzyna. Dwuja też siedzi, dupa docięta. No kurwa, kosmos, nie? Jak się obraca też tyłem, te plecy też ma narąbane. Łapy poprawił. Wiadomo, że jeszcze klaty. Ale z drugiej strony Szymek tyłem właśnie, jak obrócisz, no to tutaj na tyłku jest orzech taki, wiesz. No tak, tak, ale wiesz, ja tutaj nie mówię, że wiesz, że ten rzecz Szymon coś lepszy, on dla mnie też ma kompletne nie, nogi. Nie, ja wiem, nie ujmujesz dla Szymona, tylko tak, wiesz, porównujemy. Tak, tak, i dupę, i czwórkę, i dwójkę, tam nie ma się do czego doczepić. Tylko no, tylko, każdy ma swoje preferencje, tak? Ja tak, na przykład... Tylko, że Krystian ma chyba większą, znaczy szerszą, wiesz, na szerokość. Tak, ma na pewno szerszą, wiesz, ma na pewno, bo to jest inny gen. Tak, poseparowany. Krystian ma taką, no wyżej zaczynają, tak samo jak z łydką, wiesz, Krystian ma na przykład mniejszą ode mnie, bo sprawdzaliśmy to, ale ma niżej zaczynający. No, na przykład, tak jak wiesz, on na dole u niego się zaczyna, powiedzmy 47 i idzie do uda, ma 47, a u mnie na dole się zaczyna, wiesz, 31, a tutaj się kończy na jakimś tam, wiesz, innym, większym, nie będę mówił jakim, bo zaraz powiedzą, że tak nie jest. Ja wiesz, ja też mam w łydce dużo centymetrów, a łydek nie mam, bo ja mam, wiesz, stopę 48 ponad. Wiesz, kostkę szeroką, no i wiesz, co z tego, że tam centymetrów jest dużo, jak tego nie widać, no bo ta łydka jest prawie, no może nierówna z kostką, ale wiesz, nie wystaje taki brzuchol, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie? No właśnie, wiesz, patrzysz na te łydki i właśnie, to jest też taka iluzja, bo wiesz, masz tą kostkę taką jak dziewczynka i... No, ale przechodząc do głównego tematu dzisiejszego materiału, chciałbym porozmawiać o powrocie. Tak jak mamy sobie, w sensie o powrocie, bo wiesz, niedługo wiele osób wraca na siłownię, bo zostają odbanowane. Dziękujemy bardzo, że jeden dzień wcześniej. Kto tym szalonym pomysłem w ogóle zarządzał, żeby... Jeszcze ci powiem. Jak to by było zamknięte do końca maja, to ja na przykład prowadząc siłownię, nie musiałbym za pracowników, znaczy nie musiał. Mógłbym się ubiegać o zwolnienie z płacenia ZUS-u. Bo było zamknięte z powodu, wiesz, no. Z powodu, wiadomo, pandemii, tak? I można by się było ubiegać o, wiesz, o to, żeby nie zapłacić tego ZUS-u. Bardzo możliwe, żeby to przyznali. Ale jeżeli oni puszczą już 2-3 ostatnie dni miesiąca, no to wtedy ci musisz za cały maj zapłacić ZUS za pracowników i już tego ci, wiesz, nie zwrócą, nie? Więc to też nieprzypadkowo nie jest od 1 czerwca, czy tam, wiesz, od któregoś czerwca, tylko to jest, wiesz, od końcówki maja, tak żebyś jeszcze musiał ZUS zapłacić, nie? No tak jak mówisz, 29 niby miał być, ale 29 to jeszcze nie zapłacisz, więc pomyśleli, to przesuńmy o jeden dzień, 28. Wiesz, nie ma żadnej tam logiki, tylko no wiesz, okej, dziękujemy bardzo za tą możliwość tego jednego wspaniałego dnia, który na pewno będzie miał bardzo duży wpływ na formę wielu zawodników i ludzi przygotowujących się do zawodów i tak dalej, ale będąc już w 100% poważnym, ludzie będą wracać na siłownię, będą chcieli wrócić do formy, no i tak jak dietę, możemy tutaj sobie powiedzieć, że no dietę każdy mógł trzymać, to na początku może zaczniemy właśnie od diety. Ja bym zaczął, nawet jeżeli jesteśmy w miarę susi, od lekkiego deficytu jednak, albo od takiego zera, ale żeby nie tracić czas, bo jak już słyszę tę rekompozycję, to mi trochę, wiesz, rozmawialiśmy zresztą o tym, raczej byłbym na lekkim, minimalnym deficycie przez chwilkę, żeby wszystko się nakręciło. To prawda jest taka, że jeżeli, wiesz, tu zależy, czy ktoś gdzieś trenował, czy nie, to jest taki ten, ale zakładamy, znaczy, że ktoś nie trenował. Jesteśmy pod tym, że ktoś nie trenował, jeżeli chciałby wrócić właśnie po przerwie. Tak, no to jeżeli ktoś nie trenował, to i tak albo się ulał w tym czasie, albo jak się nawet nie ulał, tego mięśni mocno odzwyczaił już od treningów siłowych, nie? Koty? Jeszcze raz? Koty? Tak, tak, obudził mi się ten najmłodszy, bo teraz mam, wiesz, jeszcze, no... Tak. W każdym bądź razie ten, jeżeli ktoś nie trenował w ogóle, to wiesz, no to najczęściej i nie ma tego glikogenu w mięśniach, te mięśnie są takie trochę plackowate, że tak powiem, i sam w ogóle rozpoczęcie takiego treningu siłowego po takiej przerwie spowoduje, że te mięśnie zaczną się wypełniać, prawda? Więc nawet jeżeli będzie ten deficyt, to będzie takie wrażenie właśnie takiej rekompozycji. Ta rekompozycja de facto nie zachodzi, ale mięśnie będą gromadzić coraz więcej wody, coraz więcej glikogenu od samego trenowania, a deficyt będzie nam pozwalał, wiesz, czy dopalić jeszcze trochę tłuszczu, czy po prostu chociaż, wiesz, spowodować jakąś lepszą wrażliwość insulinową, czy coś, co sprawi, że ten organizm będzie to chłonął, nie? No bo zakładam, że po tej przerwie nikt tam nie będzie miał body fatu, wiesz, 6-7%, nie? No bo wtedy to byłoby sensu tam robić deficyt na hama. Chociaż, wiesz, ja mam taką podopieczną Sarę Błasiak,
Ona tam, wiesz, wygrała chyba w listopadzie figur, ale karty nie wygrała. W każdym bądź razie... Wiesz, ma na Instagramie chyba. Tak, tak. No to jest wyjątek taki, że ona, wiesz, po 3 miesiącach przerwy ci pisze, nie? A ona tam, wiesz, krata na brzuchu, czwórki poseparowane, nie? Tylko, że wiesz, to jest ten typ, że jak ona nie trenuje, to ona je 2 razy dziennie, wiesz, nie, że się obżera, tylko raczej problem jest z drugą stroną, że raczej nie je, nie? No to u takiej osoby, wiesz, że ten deficyt i tak był długi, długi czas, więc u niej to można było zacząć od razu masę, nie? Ale jeżeli ktoś tam, powiedzmy, jadł w miarę normalnie i nie trenował, to jej mówisz, lekki deficyt na start, zacząć ten trening siłowy i pierwsze parę tygodni i tak od samego tego treningu siłowego już będzie taki bodziec, że ta sylwetka będzie lepiej wyglądać, nie? Więc będzie to wyglądało jak taka rekompozycja, no może tak wygląda, po prostu mięśnie będą się pełniejsze, a deficyt sprawi, że ten tłuszcz albo zmaleje, albo będzie na takim samym poziomie, ale wiesz, przez to, że mięśnie będą pełniejsze, no to wiesz, będzie to inaczej wyglądało, nie? De facto procent tkanki tłuszczowej też się zmieni, bo waga mięśni tak naprawdę, nawet jeżeli to jest tylko glikogen i woda, no to waga mięśni wzrośnie, nie? A poziom tkanki tłuszczowej będzie, procent tkanki tłuszczowej będzie ten sam, więc wiesz, procentowo kompozycja ciała się zmieni na plus, nie? No temu to się nazywa właśnie rekompozycja i wtedy zachodzi. To nie jest tak, że nagle magicznie schodzimy do 5%, a budujemy 10 kilo. Nie, nie jesteście Kevin LeBron, z większości z nas nie jesteśmy Kevin LeBron i to się nie wydarzy po prostu. Ale tak jak powiedziałeś, i na początku też zacząłbym od badań od razu, bo jeżeli sobie jedliśmy i tak dalej, co chcemy, to możemy od razu popatrzeć, co będzie do naprawy. No, pytanie, jak się ktoś prowadził na tym off-seasonie, nie? Bo wiesz, no nie bez powodu wszędzie naciskają na tą zdrową dietę, dlatego ja nawet, wiesz, u ludzi, którzy, wiesz, stosują jakiś tam doping i nawet mają genetykę taką, że ich nie zalewa, to i tak, wiesz, kurczę, namawiam ich do czystego jedzenia z prostego względu, nie? No wiesz, same czyste jedzenie sprawia, że po prostu ten układ, wiesz, krwionośny, tak, jest w lepszym stanie. Lepszy mamy lipidogram, lepszy jest stan żył i tak dalej, nie? Więc wiesz, teraz jeżeli ktoś się źle odżywia, popatrzmy na takich typowych Kowalskich, którzy po prostu nie trenują, nie używają żadnych środków dopingujących, ale po prostu jedzą kiepsko jakościowo, nie? No to jak popatrzymy w ten sposób, no to tak naprawdę to tak naprawdę, wiesz, też tacy ludzie mają problemy, wiesz, gdzieś tam właśnie z lipidogramem, z sercem. Głównie z lipidami. Jakieś tam, wiesz, żyłami, czy tam jakieś, wiesz, żylaki, zatory, duperele i tak dalej, nie? Znaczy zatory to już tam dość poważna sprawa, czy zakrzepice, ale no, wiesz, no, starsi ludzie z wiekiem też tak mają i głównie się to dzieje ze złego trybu życia, czyli dieta i brak ruchu, nie? No i najczęściej temu towarzyszy nadwaga, no ale nadwaga się de facto wiąże z nieodpowiednią dietą, nie? Więc tak, jeżeli ktoś sobie folgował, nawet jeżeli nie jest tłusty, no to powinien się zbadać, tak? Szczególnie na sterydach, gdzie doping no, sprawia, że te badania krwi, szczególnie lipidogram, może być gorszy już sam w sobie od dopingu. No i jeszcze do tego dołożymy kiepską dietę, no to wiesz, to są już 2 czynniki, które wpływają na to, że te wyniki wychodzą gorzej, nie? Więc de facto, jeżeli z jednej strony bierzesz doping, negatywnie wpływasz na lipidogram, na, wiesz, tego typu rzeczy gdzieś tam na serce, na układ krwionośny, no to warto by było jeść dosyć dobrze jakościowo po to, żeby po prostu, wiesz, gdzieś tam neutralizować czy zmniejszać ryzyko jakichś tam powikłań, nie? A ludzie często myślą, że wiesz, jeżeli na to waży, są tak susi, to mogą żreć co chcą. No teoretycznie tak, wyglądają dobrze, ale dla zdrowia to niekoniecznie jest okej. To, że coś tutaj jest piękne, nie znaczy, że w środku jest tak samo cudowne. I dlatego potem też ludzie mówią, że wiesz, że suplementy nie działają i tak dalej też, wiesz. Bo suplementy oczywiście działają, tylko i dlaczego kulturyści biorą te suplementy, to też musimy poruszyć. A nie bierzemy ich, bo fajnie wyglądają. Za chwilę jeszcze wrócę do tego, ale najpierw powiem dlaczego. Kulturyści biorą suplementy nie po to, żeby coś, wiecie, bo oczywiście pomagają rosnąć i tak dalej. No, zaraz nam powiedzą tutaj, że głównie pomagają wam rosnąć sterydy. No ale jeżeli mam zapotrzebowanie na białko jakieś i potrzebuję izolatu, to go używam i wtedy on też mi pomaga rosnąć. Ale kulturyści, no tak jak powiedziałeś, idąc w jedną stronę, czyli używając środków anabolicznych, niszczą zdrowie. I to wprost mówimy, tak? Więc chcemy temu jak najbardziej zapobiegać, więc nie dość, że się badamy, to jemy zdrowo i używamy tych suplementów. A czemu ludzie nie wierzą w suplementy?
nie temu nawet, że powie to jakaś osoba, że coś tam, jakiś suplement coś dał, tylko przez kretyńskie reklamy typu Muscle Med, które były kiedyś. I bo kiedyś była bardzo znana firma, teraz już nie jest tak znana, które daje jakiś produkt na hormon wzrostu, który rośniesz, po którym 190% twoje GH się podnosi. I jeszcze jak wiesz, jak pomyślisz, że zawodnik coś takiego, no to no dobra, może żeś głupi nie doczytał, prawda? Może coś tam, może kazali. Nie wiem, można zawsze jakąś wymówkę, ale jak już firma taki wałek robi, no to już zaczynasz powoli powątpiewać, czy jakikolwiek suplement zaczyna działać. No wiesz, to też jest kwestia tego typu, że ludzie za dużo się spodziewają od suplementu, nie? To też. Najbardziej przereklamowany suplement, który widziałeś, to na pewno przedtreningówka. Tak, wszelkie przedtreningówki, znaczy wiesz co? Pobudzenie i tyle, a tutaj urośniesz po nich? Nie, przedtreningówki działają, no bo mają jakieś stymulanty, nie? Dlatego czuć ich działanie, nie? Suplementy prozdrowotne, fakt, z tym też wiele ludzi przesadza, natomiast wiesz, kwestia tego, jeżeli, o, ja ci powiem tak, nie, na przykład paradoksem dla mnie jest to, że mam podopiecznych, którzy biorą towar, często biorą, wiesz, towar jakieś pochodne DHT, czy nawet jakieś orale, które wpływają na HDL szczególnie, na obniżają dobry cholesterol, nie, i ogólnie na lipidogram wpływają kiepsko i jedzą syf, żeby dobić kalorie, bo na przykład mają ileś tam rozpisane, często mi się nawet nie spusują na początku, że gdzieś tam podżerali jakieś syfy, a rozkminiają, czy jak dodają tapsa albo dwa kapsułki oleju z kryla, czemu im się po, nie wiem, 2 tygodniach nie podniósł, kurwa, HDL, nie? No i czy, kurde, podnieś na 3 kapsułki, nie? Wiesz, i to jest takie trochę, no kurwa, wiesz, faktycznie to działa w jakimś tam stopniu, ale jeżeli, wiesz, no, jeżeli płonący budynek chcesz wiadrem z wodą gasić, no to raczej nie ugasisz, nie? A on jeszcze, wiesz, no, o dietę nie do końca czystą się dba, towar leci, jeszcze środki takie, wiesz, no, różne, zależy od okresu, no i chciałby, żeby, kurwa, wiesz, suplement za 5 dyszek albo za 7 dyszek mu nagle odczarował to wszystko, nie? Jasne, że odpowiednio dobre suplementy po pewnym czasie troszeczkę to poprawią, ale to jest tylko suplement, nie? I suplement diety, to sama nazwa suplement diety, to jest dodatek do diety, nie? A jeżeli ktoś chuje leci z dietą, no to... No jedno, drugie. Wyśniłeś. Tak, nie? Ale ludzie często nie zdają sobie sprawy. Ja to teraz podam taki przykład. Widziałem na story u jednego zawodnika, który też tam gdzieś prowadzi ludzi od jakiegoś czasu. Znaczy chyba żadnych tam zawodników nie prowadzi, ale ma jakieś tam Kowalskich i widzę, wiesz, zatrzymałem jego po prostu relację i czytam tam, że dodaj Dicoflor lub Samprobi, a najlepiej Vivomix. No ja tak czytam, wiesz, są to probiotyki, tylko tak. Dicoflor to jest... probiotyk monoszczepowy, czyli z jednym szczepem, nie? Który też się podaje na jakieś konkretne rzeczy. Mamy Samprobi, to jest cała grupa produktów, które też się dzielą na różne zestawy tych probiotyków. Więc wiesz, każdy jest do czegoś innego używany, nie? Wiesz. I mamy Vivomix, który jest prawdziwą, kurwa, armatą, tak naprawdę, wiesz, całym wieloszczepowym, wiesz, produktem, tak naprawdę, który powinno się używać tylko przy jakichś naprawdę poważnych, wiesz, problemach, chorobach i tak dalej. Po antybiotyku najlepiej. Tak, przy jakichś skazaniach, nie? No i tak naprawdę gość postawił to w jednym rzędzie, jakby to był, kurwa, znak równości, nie? Gdzie każdy szczep powinno się dobierać pod jakieś konkretne problemy, nie? Chyba, że komuś nic nie ma i bierze profilaktycznie, no to bierze jakiś tam monoszczepowy, taki bazowy, zwykły produkt, nie? Ale wiesz, nikt, wiesz, kurwa, no, często Vivomix może nawet zaszkodzić bardziej, bo nieraz się z tym spotykałem, niż ten, nie? I ktoś to zaleca zwykłemu Jankowi, który ćwiczy, tak naprawdę nie ma problemów, a jeżeli ma problemy, no to zalecanie 3 produktów, które tak naprawdę są 3 różnymi produktami, tylko wywodzą się z tej samej grupy, no jest trochę nierozsądne, nie? O czym to świadczy, że ten gość w ogóle nawet o tym nie czytał, po prostu, wiesz, słyszał, że jeżeli są problemy z jelitami, no to dobrze dać probiotyk, nie? No i potem nie działa, no bo dalej, nie wiem, dalej mam biegunkę, albo dalej mam zatwardzenie, albo dalej mi coś tam boli, nie? Albo mam gorszą. Tak, albo ktoś ma SIBO i właśnie bierze Vivomix, nie? Czyli ktoś ma przerost flory bakteryjnej i dowala jeszcze tych bakterii w 3 dupy, nie? To też jest bez sensu, nie? Już nie mówię o tym, że ludzie na przykład, wiesz, do gorących posiłków albo wrzątkiem, czasami gorącą kawą zapijają, kurwa, probiotyk, nie? Jak zauważysz, większość probiotyków albo trzeba trzymać w lodówce, tak jak Lactid czy Vivomix, albo są w specjalnych kapsułkach, które faktem pozwalają je trzymać w temperaturze pokojowej,
ale to też są najczęściej temperatury pokojowe, nie? Więc nie jest to coś, co wiesz, co, nie są to wysokie temperatury. Najczęściej probiotyki się oddziela od wysokich temperatur, podobnie jak antybiotyki. Bo tak wiesz, ludzie też nie kojarzą. Antybiotyki to jest coś, co zabija bakterie, a probiotyki to są bakterie, które podajesz z zewnątrz, dobre, nie? No, są jeszcze prebiotyki. Probiotyki to są tak jakby pożywka, czyli takie, nie wiem, odżywianie dla bakterii, które już tam są, które wiesz, probiotyki odżywiają się prebiotykami. Prebiotykiem jest na przykład błonnik, nie? Ale to już pomijam, nie? I teraz zapijanie wrzątkiem albo, nie wiem, do gorącego, wiesz, dymiącego posiłku zjedzenia tych antybiotyków z automatu sprawia, że ta wysoka temperatura część tych bakterii wybije, nie? No ale o tym już, kurwa, nikt nie myśli, nie? A potem, kurwa, nie działa, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Ale piszesz na przykład, wiesz, czasami warto napisać po prostu, piszesz zalecenia, tak? Powiedzmy, no. Tabletkę weź 30 minut przed drugim posiłkiem. No ale zapomniał. Nie bierz tej tabletki na czczo, prawda? No. Zjedz, no, tak. Potem wypij, tak? Takie... No, właśnie, to jest właśnie, wiesz, trzeba wszystko czasami pisać, bo często właśnie ludzie gdzieś tam nie kumają, nie? Za to na przykład dawkowanie hormonu to jest, kurwa, ciężka rozkmina. Przed, po treningu, rano, kurwa, na noc, 15 minut w te czy we w te, wiesz, to już, jak jest taka rzecz, to już rozkminiają. To jeszcze, wiesz, rozkmina, jak dawkować hormon, to jest jedno, a jak rozrobić? O, ja powiem lepiej, jak ktoś nie ma pena do insuliny, jak on ma przeliczyć, ile kresek ma nabrać, to większość to już, wiesz, ja ci powiem, że byłem w szoku, bo to jest taka, wiesz, matematyka, no jeżeli 1 mililitr ma 100 jednostek i strzykawka ma 1 mililitr i jest 40 kresek, no to wystarczy podzielić, nie, sobie. I ile, nagle... ile jedna kreska ma jednostek wtedy, wiesz, prawda? Tak, no. I najczęściej ludzie, znaczy najczęściej, no różnie, zależy od osoby, ale bardzo często mi się zdarzało, że ktoś, kurwa, źle to w ogóle obliczył, nie? No to tak samo masz, wiesz, ile kresek wody wlać do BPC i pytasz, no ale ile chcesz bić tego BPC, prawda? No tyle i tyle. Mówisz mu, no to musisz wlać tyle mililitrów wody. Czego? No oni nawet nie wiedzą, ile strzykawka ma, wiesz, mililitrów. Ja, tak. Albo mi się podoba, jak niektórzy przelewają, wiesz, bo się z reguły w tych peptydach się mieści około tam, nie wiem, 2-2,5 mililitra, zależy od tej flaszki. No ale około do takich flaszeczek wchodzi z 2 mililitry, powiedzmy. No to często goście mówią, ty, mi to już pod sam korek doszło, nie? No i wiesz, nie? I gość ma problem, żeby przeliczyć i to wydozować odpowiednio, nie? Właśnie to jest takie, no, nawet ciężko to już nazwać w pewnym momencie, bo masz, po prostu łapiesz się za łeb i masz takie... Szukam tutaj, bo miałem niektóre ciekawe. O! Na przykład jest jakaś firma i witam, jestem zainteresowana takim i takim produktem i mam kod. No to wklep ten kod na stronę, co nie, niby powinno się. Ale to jest wiadomość z Instagrama. Mhm. Albo powiem ci lepsze. Koleś kupił e-booka. No. I napisał z pretensjami, że ten e-book mu z BPC nie przyszedł. Wiesz co, kiedyś oglądałem taki podcast, nie będę tu nawet mówił od kogo, ale to są znani, tam bardziej trybuiści. Oni też sprzedawali e-booka i wierz mi, że ludzie na wizji, i to były całkiem poważne pytania, wiesz, w takich komentarzach pod live'em, pytali się, czy ten e-book jeszcze będzie, czy ten e-book jeszcze będzie odpowiednia ilość do kupienia, nie? I oni tak dla beki już się śmiali z tych ludzi i mówią, kurwa, już dajemy, doprodukujemy 10 egzemplarzy tego e-booka, nie? I wierz mi, że i nawet ludzie właśnie pytali, czy jest wysyłka do UK, nie? E-booka. Do wykorzystania zapasów. No, kurde, ale wracając do tematu, okej. Poruszyliśmy sobie temat diety, czyli na początku, wiadomo, lekki deficyt. Ja bym też dodał troszeczkę kardio, no ale kardio jest wiadome, po prostu zacząć się więcej ruszać. Kardio jest do wytworzenia deficytu i tyle. Trening. Na początku bym się na pewno nie zajeżdżał i nie robiłbym treningu takiego, wiesz. Wiesz co, mnie zastanawia, bo nieraz też widzę wpisy takie na forum albo jakieś, kurwa, treningi, już widzę plany i to mnie zawsze zastanawia, nie? Że jest plan i to jest 4x8, nie? Wiesz, przysiad 4x8. No i teraz chuj wie, nie? Co to ma być, te 4x8? Wszystkie serie mają być do upadku mięśniowego? Czy ma mieć jakiś zapas powtórzeń? Czy nie wiem, kurwa, wiesz. No bo jeżeli w pierwszej, nie wiem, masz 4 serie ciężkie do zrobienia po 8,
No to jeżeli w pierwszej zostawisz, nie wiem, dwa powtórzenia zapasu, to w tej trzeciej, czwartej serii te 8 to już będzie takie na styk, że już zapasu siły mieć nie będziesz, nie? Albo wiesz, no, jakie zalecenie, zostaw sobie zapas, nie wiem, 3 powtórzeń i co tydzień dokładaj, kurwa, ciężar. Dobierz taki ciężar, żebyś miał jeszcze zapasu tyle, nie? To jest jakaś forma progresji. A tam jest 4x8 i chuj wie, nie? Czy ty masz, kurwa, robić zapasem, czy to na maksa robić? I co, od pierwszego tygodnia masz już, kurwa, maksować, na maksymalnych obciążeniach jechać? Powiesz, o ile jeszcze ćwiczenia typu jakieś tam wyprosty, jakieś tam wznosy, wiesz, takie bardziej izolowane ćwiczenia, no to jeszcze są takie ćwiczenia, gdzie no, robisz do jakiegoś tam palenia mięśniowego i tutaj, wiesz, jakieś tam mega progresji mieć nie będziesz, jak jesteś w stanie po prostu wziąć większe hantelki i dobierzesz, czy tam, wiesz, sztabkę więcej na maszynę założyć, to spoko, no ale w ćwiczeniach typu, wiesz, wyciskania, jakieś wiosłowania, ciągi, przysiady, no to wiesz, w takich ćwiczeniach by wypadało zrobić jakąś progresję, nie? I często właśnie się spotykam z tym, że goście, kurwa, robią na maksa, albo wiesz, albo po prostu, wiesz, tyle serii wstępnych i robią jedną, dwie robocze na maksa. I tak naprawdę goście już od pierwszego tygodnia treningów wskakują na maksymalne ciężary, nie? No i teraz okej, okay, pierwsze tygodnie jeszcze, wiesz, jeszcze ci jakoś to pójdzie na zasadzie, no wiesz, dokładasz, nie wiem, jedzenia, jeszcze organizm się nie zajechał i tak dalej, no i pójdzie 3-4 tygodnie, i siła stanie, i będzie ściana, i przez najbliższe, kurwa, 2 miesiące już nie pocisną prawie nic z tym ciężarem, chyba że skrócą ruch, nagną technikę, albo fartownie w jakimś tam ćwiczeniu po prostu pójdzie, nie? Dlatego też bym po pierwsze zaczął od takiego treningu z zapasem sił, bo tak jak mówię, o ile jeszcze w jakichś ćwiczeniach mocno izolowanych, czy przy jakichś tam, kurwa, nie wiem, spięciach brzucha, czy kurwa przy łydce, to można sobie jechać do palenia mięśniowego. No w takich ciężkich ćwiczeniach, gdzie ten ciężar jest duży, no to zacząłbym przede wszystkim od jakiegoś zaniżonego ciężaru, tak? Żeby i założeń, tak jak powiedziałeś, też żeby były jakieś założenia. Tak, i żeby po prostu, wiesz, z tygodnia na tydzień, czy tam co drugi tydzień, jak sobie ktoś zaplanuje, no różnie dokładać powoli, systematycznie tego ciężaru, w końcu pobić swoje rekordy i próbować je windować dalej, nie? Jak już jest jakiś tam dłuższy, poważniejszy zastój, zrobić jakiś, nie wiem, deload, cofkę, kto tam sobie co zaplanował, nie? W każdym razie, no, żeby od pierwszego tygodnia nie dźwigać swoich rekordów, no bo to jest, wiesz, krótka droga po prostu do zajechania się. Nie? Ja no tak, jeżeli mówimy o powrocie, w sensie, no, takim, no, miałeś przerwę, powiedzmy, miesiąc, dwa, no to wiadomo, że nawet nie znasz obecnie swoich maksów, możesz mieć stare założenia, ale ta siła będzie dość szybko wracała. I też nie radziłbym raczej, tak jak wspomniałeś, od razu wskakiwać i starać się jak najszybciej gonić ten rekord, tylko wziąć pod uwagę to, że tak jak mówisz, długoplanowo chcemy to robić i tutaj każdy ruch po tym powrocie będzie tak naprawdę dawał nam, to jest tak, jakbyś zaczynał od początku, do tego podejść. Generalnie organizm jak zareaguje na początku, nawet niech ta objętość nie będzie duża, te ciężary nie będą maksymalne, to organizm i tak na początku zareaguje, bo przez miesiąc, półtorej nie robił, kurwa, nic i teraz nagle, wiesz, dostaje i tak mocny dla niego bodziec, nie? Więc często te treningi po przerwie to nawet po tak zwanych zakwasach czuć, że wiesz, jak ktoś miesiąc nic nie robił i nagle zaczyna trenować, to może, kurwa, ma takie zakwasy, jakich od dawien dawna nie miał, nie? No to już świadczy o tym, że organizm... Zakwasy, tak... przepraszam, że ci wtrącę, zakwasy jako wyznacznik dobrego treningu? Nie. Raczej nie, ale po przerwie one występują gdzieś tam, więc i tak pokazuje, że jest ta obolałość mięśniowa, więc na pewno bodziec jakiś tam poszedł, tak? Więc wiesz, no... No i też wtrącając, przepraszam, jeszcze chwilkę, znajduje ktoś nowe ćwiczenie, wprowadza je do planu, mówi, jakie zajebiste ćwiczenie, mam zakwasy, no bo to jest nowy ruch zupełnie, którego do tej pory nie robiłeś. Wiesz, może jakoś zmieniłeś uchwyt, czy coś, jakie zajebiste ćwiczenie, każdemu polecam nagle. No, dokładnie. Wiesz, ja się trochę śmieję z tego, bo tam sam też, wiesz, czasami gdzieś na tych filmach coś tam, kurwa, gadam, wiesz, nie wszystko dostosuję, co gadam, bo to, wiesz, jak kręcisz filmy gdzieś tam przed kamerą, no to też takie, wiesz, jak wyglądają treningi kręcone, kurwa, przed kamerą, kamera centralnie ci do mordy, spotykasz się z kimś jeszcze na treningu, na przykład, nie wiem, z Krystianem kręcisz, nie? Jedziesz 300 kilometrów czy 500. Tak, po podróży, kamera na gębę, wiesz, to jest takie tu gadu, gadu, tu też ten, i te treningi to nie są jakieś, kurwa, tam, wiesz, treningi w pełnym skupieniu i tak dalej, to jest raczej taki trening, jak to się właśnie mówi, wyjazdowy, czyli takie pompowanko, machanko, nie? No i czasami też gdzieś tam, wiesz, żeby nie było nudno, to coś tam mówisz, jakąś teorię od jednego z trenerów, a tak naprawdę tych trenerów mamy dosyć sporo różnych, czasami te ich teorie się różnią, są różne metody treningowe, u różnych osób się różne sprawdzają. Ale nawet jak zauważysz, to ja ci powiem, jak przejrzysz amerykańskich różnego rodzaju trenerów, to i przejrzysz na przykład polskiego YouTube'a, to część tych metod na przykład wielkie bicepsy, szerokie bary i tak dalej, to są, kurwa, po prostu kopiuj wklej od jakiegoś trenera po prostu ze Stanów,
tylko po prostu, wiesz, gość nie jest jakimś tam kulturystą, nie jest jakimś kimś mega popularnym, powiedzmy, w takim, wiesz, gronie. Znaczy, wiesz, jest tam znanym trenerem, ale wiesz, to są tacy trenerzy typowo od treningu, że oni trenują innych, nie? No i dużo takich materiałów, co oni wrzucają, czy też na swojego YouTube'a, czy wrzucają po prostu na swojego Instagrama, nagle widzisz u naszych YouTuberów jako jakaś tam metoda, nie? Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, żeby powielać to, no bo jeżeli są to wartościowe materiały, tamten gość też ma jakieś, nie wiem, i badania na to, czy wiesz, jakieś tam też... Wyniki bardziej niż badania, bo wiesz, jak te badania. No, tak, wiesz, różnie, bo tam czasami, wiesz, w Stanach dużo robią tych z tymi, kuźwa, wiesz... MS, no. Tak, tak, nie? No, ale wiesz, czasami też tam jakieś mają linki właśnie z PubMeda, ale też mają jakąś tam skuteczność, bo na iluż to osobach przetestowali, nie? I nie mam nic przeciwko temu, żeby na przykład ktoś z YouTube'a polskiego to powielał, no bo, no, wiesz, nie wymyślimy koła na nowo i prawdopodobnie większość rzeczy już ktoś przed nami zrobił, tylko no jeszcze o tym po prostu nie wiemy, nie? Nawet jeżeli nam przecież wydaje nowe, no to już wcześniej i tak gdzieś to ktoś zrobił. A pamiętasz, wiesz, jak Łukasz kiedyś robił te... Meadows Row to potem nazwali, Meadows nazwał. Meadows to nagle wymyślił, ja tak do Łukasza, wiesz, weszło nowe ćwiczenie, super, patrzę, tam milion wyświetleń, czy ile, Meadows Row. Tak patrzę na Łukasza, wiesz, stoimy obok siebie i mówię, ty tego nie klepałeś 5 lat temu? On mówi, tak patrzy, tak, no, wiesz, to jest normalne, tylko wiesz, nazwał ktoś tak sobie, tak samo te Grimy Curls coś tam było, że wiesz, że Regan Grimes robił te z jakieś tam z dokręceniem i tutaj jeszcze przytrzymaniem. I wiesz, to już dawno, dawno było, tylko fajnie nazwał, fajnie sprzedał i jest nowa technika. No, dokładnie, nie? Znaczy, wiesz, to też nie jest nic złego, bo fajnie, że to się rozchodzi, nie? Wiesz, w taki sposób to się robi coraz bardziej popularne, coraz do większej grupy ludzi to dotrze. No, czy zasady są... Słabe jest, jeżeli ktoś przypina to sobie jako swoją, kurwa, metodę, a widzę, że na przykład, wiesz, ta sama osoba na przykład polajkowała nawet ten, wiesz, te posty od tego trenera, a wrzuca to u siebie na filmy i nie wspomni na przykład, powiesz, są goście, że nie wiem, ta metoda pochodzi od tego i tego gościa, czy, wiesz, czy nawet nie musi mówić konkretnie od którego gościa, no, że nie wiem, gdzieś tam od amerykańskich trenerów, chuj wie, nie? Od gdzieś tam... Ale jak to brzmi potem, zobacz, że technika od amerykańskich trenerów i wszyscy mówią, wow. No, ale ma koneksję. No, ale wiesz, no to jest tam jeszcze pół biedy, nie? Ale tak jak mówię, niektórzy to przedstawiają, bo to był ich sposób, ich metoda na coś tam. Jak patrzysz po sylwetce, to chyba kurwa nieskuteczna ta metoda, czy co tak jest? To jest ich metoda, ale nie na nich. No, ale no właśnie, wiesz, dobra, no chyba, że podopieczny się sprawdza, to wtedy okej. Natomiast myślę, że wypadałoby chociaż wspomnieć, że nie wiem, ta metoda, nie wiem, podpatrzona tam, albo nawet wiesz, po prostu skąd o tym się dowiedziałeś, nie? No, ale wiesz, każdy sobie tam rzepkę skrobi, nie? W każdym bądź razie, no, tych metod jest dużo, są wymyślne ćwiczenia i nie wątpię, że pewnie są zakwasy przy niektórych, po prostu przy niektórych ułożeniach ciała aktywujemy mięśnie, których na co dzień gdzieś tam nie aktywowaliśmy do tej pory, no i są rzeczy, będą zakwasy na początku, ale ciało się zaadaptuje i potem już nie ma tych zakwasów, no i dlatego zakwasy nie są dobrym, wiesz, dobrym wyznacznikiem, no bo co, wiesz, są grupy mięśniowe, gdzie ciężko mieć zakwasy, nie? Na barkach często masz zakwasy? Prawie w ogóle, chyba raz miałem, wiesz kiedy? Po reboundzie. Jak robiliśmy rebound po prostu pomocnej redukcji, i miałem przerwę chyba 3 czy 4 dni, wiesz, zupełnie zero treningów, to i tak jak na nas 3 dni to sam wiesz, 4 dni to już w ogóle i robiłem jakoś wznosy i ci powiem tak, że zrobiłem, że po prostu na wielką ilość powtórzeń i to, no tak jak mówisz, na barkach zakwasy, na przodzie barków to już w ogóle, ja nie wiem kiedy czułem. No, wiesz, na jakichś udach, czworogłowym udzie, nie, to jeszcze tam wyczujesz, nie, czy na jakiejś dupie, nie wiem, czasami, nie wiem, ktoś ma zakwasy na klatce, ale tak wiesz, no, wiesz, barki na przykład, no, kurwa ciężko, nie? Ale no i ale jakoś rosną, nie? No i druga sprawa, wiesz, zakwasy byłby wyznacznikiem dobrego treningu, to naprawdę weźmiesz hantelki 2 kilo, zrobisz 500 powtórzeń, no to gwarantuję, jak ktoś zrobi 500 powtórzeń pod rząd z 2-kilowymi hantelkami, no to na bank będzie miał zakwas na drugi dzień, ale czy mięsień od tego urośnie? No wytrzymałość może tak, ale mięsień stricte na pewno nie, nie. Wiesz, na pewno jest już jakaś metoda, która nazywa się, nie wiem, pogrubianie, powiększanie włókien poprzez większą ilość powtórzeń, no tak jak te były feeder sets, na przykład Richa Piany, co robiłeś na noc, wiesz, te 100 powtórzeń na barki wznosów bokiem właśnie trójką. A powiem ci, próbowałem to i coś nie rosły te barki. Mi się wydaje, że Rich trochę miał chyba inną metodę meksykańską
na swoje barki. No, wiesz, ale z drugiej strony, wiesz, może to też nie złe, bo też, wiesz, takie doświadczenia gdzieś tam uczą cię czegoś, nie? Czego kurwa nie robić. Tak. Potem na drugi raz już takiego bajeru nie łykniesz. Natomiast, wiesz, no, z drugiej strony, no, jak ktoś zrobi 100 powtórzeń na barki przed snem, no to, wiesz, no, może nie urosną, a czy mu to mocno zaszkodzi? No, przynajmniej dupę ruszył, nie? Dzisiaj ale zobacz, jak on to fajnie promował, że robisz 100 powtórzeń na barki, a potem idziesz wstajesz w lustro i się pompujesz i mówisz, kurwa, jaki jestem wielki, idziesz spać. No, znaczy, wiesz co, w teorii, no, jak zrobisz tyle powtórzeń, trochę krwi i wody takiej wewnątrzkomórkowej do tych barków naciągnie, nie? Więc jakie chwilowo spuchnięte będą, nie? Ale szczerze, taki... z drugiej strony, tak jak patrzysz na właśnie ludzi typu Rich, czy nawet z naszego podwórka, jakby nie patrzeć, pierwsza była Chodakowska i Karmowski, tacy, wiesz, bardziej znani pierwsi. I dużo osób ich hejtuje, a ja mega, i to mam mega szacunek, wiesz czemu, no bo tak jak powiedziałeś, dzięki nim tyle osób ruszyło dupę i tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, jak widzisz, wiesz, kogoś na targach, no to mówisz, wiesz, na przykład, no nawet powiesz Czechowicz, to jest kurwa Czechowicz, powiesz a Michał, Michała to ja znam, wiesz. Tak, no to czemu, wiesz, do Michał zawsze dla mnie był pełny profesjonalizm, on nie miał sylwetki, wiesz, no miał tą klatkę, jaką miał, ręce też mu tam brakowało, nogi miał świetne, wiesz, może estetyczna ta sylwetka nie była, ale wiesz, na tyle, ile mógł ją przygotować, w sensie formy, zawsze miał super. Ja nawet pamiętam, zawsze mi to imponowało, przychodziły targi FIBO, gdzie on już był na emeryturze sportowej i tak naprawdę, wiesz, wystarczyła jego gęba tam, nie? I większość takich sportowców już po karierze zarobionych to po prostu przychodziło, świeciło gębą, w tle mieli swoje foteczki, robili sobie fotki, podpisy i tak dalej i się nie wysilali. A Michał mimo wszystko, że już tak naprawdę mógł mieć to głęboko w dupie, przygotował formę, no startową, że kurwa, no naprawdę, wyszedłby na scenę, to był jednym z najbardziej dociętych zawodników na każdej imprezie. No i wiesz, no to jest kurwa profesjonalizm, na głupie, znaczy na głupie, no na FIBO, gdzie nie musiał, a przygotował się, bo czuł się, że jako sportowiec, no to musi tam prezentować dobrą formę, nie? To, że sylwetkę ma, jaką ma, no wiesz, jakiś tam przyczepów nie zmieni, zresztą już też w tym wieku, w którym był, no to też już ciężko tam kurde kombinować, jakieś operacje cudować i tak dalej, bo i tak jeśli chodzi o kulturystykę, osiągnął, ile mógł osiągnąć i wiele pewnego poziomu i tak by już nie przeskoczył, ale przygotowanie, podejście do tematu, no to jest czysty profesjonalizm, nie? Takim samym czymś się zrobił na przykład Hubert Kulczyński, o ile Hubert, wiesz, jest klasykiem, to jest taki trochę dziwny zawodnik, że widzisz gościa na backstage'u i myślisz, kurwa, to jest ten mistrz, nie? Tak nie wygląda. Nie wygląda w ogóle na jakiegoś dużego gościa, ani w ogóle na jakieś tam, patrzysz i mówisz, wow, nie? No ale gość wchodzi na scenę, no i kurwa, faktycznie forma jest i wygrywa zawody jedne za drugim, nie? No teraz w pro już ma, wiadomo, trochę ciężej, bo już jest poprzeczka wysoko postawiona, ale w amatorach, no to zgarniał wszystko, nie? Z Arnoldem w Stanach, z Mistrzostwami Świata i tak dalej w tym klasyku, więc no gość jest niesamowity, jeśli o to chodzi. I zobacz, i wygrał Arnolda, to już kiedyś gadaliśmy o tym, wygrał Arnolda w Hiszpanii i dostał już nagrodę, wszystko już było po ptokach, nie? I no większość co by miała, poszłoby na kepsa. Idzie już żreć, no bo już medal ogarnięty i tak dalej. A do niego zadzwonili, że Schwarzenegger na drugi dzień będzie i on mu oficjalnie wręczy jako zwycięzcy Open nagrodę. I gość jak usłyszał, że Schwarzenegger mu włączy tą nagrodę, gdzie tak naprawdę na ten drugi dzień... Ale szczerze, to... przepraszam, że ci wtrącę. No moje jakby nam mu powiedzieli, że nie, Maryla Rodowicz mu wręczy tą nagrodę, to i tak by poszedł i zrobił 100% form, bo to jest profesjonalista, tak jak powiedziałeś. Karmowski też nie musiał. Wyszedł i zrobił. Tak, tak, tylko wiesz, chodzi o to, że tak naprawdę on z tym Arnoldem, jak wiesz, ta nagroda na drugi dzień już, wiesz, wszystko jest rozstrzygnięte, on już tam nie musi być tip-top docięty, mimo to przygotował wszystko, od skóry, przez bronzer, przez wszystko idealnie. Łeb daje, że gacie sobie też uprał, albo kurwa specjalnie kupił nowe, żeby kurwa nie mieć brudnych kurwa z bronzera i tylko dlatego, żeby sobie wyjść tam i strzelić parę foteczek, czy nawet nie, on sobie strzelił foteczki, no gdzieś tam jesteś... Jacyś dziennikarze zrobili te fotki, nie? No ja wiem, że spotkanie z Arnoldem jest czymś wyjątkowym, ale jakby zjadł, przypuszczam, że on też by nie miał gęby jak balon, nie? Jak to niektórzy są, wiesz, na drugi dzień już mają 10 kilo więcej, to nawet jak on będzie tam zjadł, to i tak, bo wiesz, wyglądał przyzwoicie, nie? Mimo wszystko on się poczuł, że musi jednak, wiesz, jako kurde zwycięzca, jako wzorowy sportowiec wyjść w takiej formie, w jakiej był tego dnia, co wygrywał, nie? No i wiesz, takie podejście... To jest też, wiesz, zachowanie sportowca, tak jak powiedziałeś, który...
nawet jeżeli nie ma genetyki, bo tutaj już odchodząc od Huberta, bo oczywiście ma i oczywiście ma tytuły, to jeżeli coś osiągnie, no to ma profesjonalne podejście cały czas, tak jak wspomniałaś o Michale. On wszędzie zawsze był gotowy, zawsze potrafił się wypowiedzieć. Jeżeli ktoś publicznie, wiesz, zadał mu pytanie do... Ja nie widziałem jakiejś tam wypowiedzi w stylu, wiesz, że Michał by zrobił siarę. No, no. Nigdy nie widziałem. Wiesz, gdzieś tam słyszałem kiedyś od osób oczywiście postronnych, ja się z tym nie spotkałem, bo każdy kontakt, jaki miałem z Michałem w swoim życiu, a kilka ich było, to zawsze był bardzo pozytywny. Natomiast wiesz, gdzieś tam się spotkałem, że z opiniami, że on gdzieś tam komuś burknął na siłowni, że coś tam, nie? No ja ci powiem tak, nie? My tu nagrywamy te podcasty, gdzieś tam jestem na siódemce i tak dalej. Ja mam kurwa 10,5 tysiąca, 10,700 chyba na Instagramie obserwujących i wierz mi, że na każdej siłowni, na której jestem, znajdą się osoby, które podchodzą, mówią, że mnie znają, robią sobie ze mną fotkę i tak dalej, nie? I patrz, to już ja mam osoby, które notorycznie na każdej siłowni, której jestem, mnie zaczepiają, nie? A teraz taki Karmowski, który ma taki kurwa zasięg, to on, przypuszczam, w każdym jednym sklepie, hipermarkecie gdzieś się trafi ktoś, kto go zaczepi, już nie mówię o siłowniach, nie? Gdzie jest ściśle... A pomyślmy, że na przykład akurat, nie wiem, żona chora, on musi przyjść tylko na 15 minut, musi coś tam załatwić, bo on miał swoją siłownię, podpisać i wyjść. I akurat ktoś kurwa podszedł i wiesz, i on burknął, bo nie zrobił akurat z nim fotki, bo burknął to było, przepraszam, nie mogę teraz i wyszedł. I to było burknął. Tak, tak. No i nawet jeśli, wiesz, no chłop by nie zrobił treningu, no bo wiesz, ten przecież tylko na 3 minuty, ten tylko na 5 minut, ten tylko z jednym pytaniem, ale to ja sam po sobie wiem, że z tym 5 minut, z tym 5 minut, nagle się okazuje, że na siłowni jestem 3 godziny, ja jeszcze kurwa treningu nie zrobiłem, nie, no bo każdy inną chwilkę ci zagada, nie? A teraz mając taki zasięgi jak on, no to to już wiesz, to już naprawdę musi być czasami irytujące po prostu, no a co gość ma chodzić kurwa o 5 rano trenować, żeby nikogo nie trafić, no też nie zawsze może, prawda? No, ja wiem nawet jak w 2018 byłem z Mariuszem Tomczukiem, gdzie Mariusz teraz, przypuszczam, jest bardziej popularny niż był wtedy, ale wtedy był taki czas, że on jako Turbo Cox się mocno rozpromował, nie? To nawet na lotnisku, wierzam, że nas szybciej puścił ten celnik, czy tam gość z odprawy, normalnie jakiś tam, wiesz, urzędnik, czy tam pracownik lotniska, nie wiem, kto to był do końca, puścił nas bokiem szybciej, żebyśmy przeszli szybciej, nie? Bo poznał Mariusza. X osób takich, wiesz, z pozoru, którzy no, nawet nie wyglądali na osoby ćwiczące, nie? O, Turbo Cox, ja pana kojarzę, można fotkę, można coś tamtym. No, zaczepiali go na lotnisku ludzie, nawet potem na lotnisku w Dublinie, w Irlandii, wiesz, w Dublinie, dobrze mówię, bo no mniejsza z tym, gdybyśmy tam lądowali. A, w Dublinie lądowaliście, Irlandię to... No, bo w Limerick były zawody, to chyba w Dublinie żeśmy lądowali. No mniejsza już z tym, nie? W każdym razie nawet w Irlandii na lotnisku go ludzie zaczepiali, nie? Agdzie Karmowski, no zasięg miał. Powiem ci, że Michał, bo ja go pytałem o rozmowę, prawda? I on jest teraz tak zabiegany, wprost mi powie, bo on mi nagrał, co, w ogóle, wiesz, no Michał, jakiś Czechowicz pisze o wywiad, gdzie pewnie co drugi dzień z gazety do niego piszą, że słuchaj, może pogadamy i tak dalej. To jakiś Czechowicz tam napisał, a Michał mi nagrał, wiesz, 10 wiadomości, bo nagrywał w ogóle, bo przemieszczał się, bo nie miał nawet jak pisać. I wiesz, mówi Dawid, ja nawet nie mam jak ze znajomymi się teraz spotkać, że mam taki, wiesz, mam dom, rodzinę i pracę. I tylko tyle. Wiesz, mam chwilę na trening i to jest tylko tyle. Zobacz przecież, jak on stawia trening, jak jego trening wygląda. Dobra, bo to się robi podcast wychwalania Michała Karmowskiego, także może wyjdziemy z jego tyłka na chwilę, ale pozdrawiamy Michała, bo naprawdę Michał jest bardzo w porządku. Wracając do treningu szybko, czyli podsumowując, nie napalać się, ćwiczyć mądrze i zrobić sobie duży odstęp, na którym będziemy mogli stale progresować, no bo jednak te... Znaczy, trenować ciężko z angażowaniem, ale nie do tak zwanego zajebania, nie? No, wprost mówię. Okej, środki, bo powiedzmy zszedłem sobie na TRT. Na TRT byłem sobie na normalnym TRT, nie na naszym TRT, bo nasze TRT jest TRT plus, możemy tak to nazwać jak Jordan. Na TRT i jak wróciłem, to też tutaj moim zdaniem jak najwolniej. Tak, na początku jedno tego też trzeba podbić, nie? I już będzie efekt, nie? Znaczy wiesz co, w teorii tak naprawdę można by od razu dać to i to, nie? I też pójdzie fajnie, tak? Ale większość tych przyrostów, no nie oszukujmy się, to będzie glikogen mięśniowy, jakieś takie wypełnienie wodą i tak dalej, czyli nie taka trwała masa, to jest raz. A dwa, jak za szybko to wszystko damy,
No to za szybko też się zmęczymy tą całą masą, bo wiesz, różne osoby reagują na sajdy, tak? Więc też szybciej gdzieś tam będą zmęczeni tymi sajdami. I po prostu jest to bez sensu, nie? Zacząć po prostu od podbicia tego teścia, już ruszy do przodu, nie? W momencie, kiedy to wyhamuje i nie wiem, już jakoś treningowo, dietetycznie nie idzie tego pchnąć bardziej do przodu, no to możemy dołożyć jakiś anabolik, przypuszczam, nie wiem, na przykład małą dawkę MPP, przykładowo, nie? Wiesz, kto tam, czy Prime, czy MPP, kto tam ma do czego dojście, finanse i tak dalej, na czym się to dobrze czuje, to daje przykładowe, wiesz, takie... No, a najlepiej Prime i MPP. No, wiesz, nie? Ale wiesz, dodajesz już jeden nowy środek, to już tak naprawdę cię to pcha do przodu, nie? Więc po co dawać dwa od razu, bo to nie pchnie cię dwa razy szybciej do przodu. Nie. Raz cię to pchnie i drugi raz cię pchnie, nie? Więc wiesz, to jest tak, jakbyś miał, kurwa, amunicję jakąś do wykorzystania, czy asy w rękawie i nagle wypierdolisz wszystkie na raz, no i potem już nie masz czym grać, nie? Więc po prostu lepiej to robić powoli, niż na hura wszystko wydupczyć i wiesz, no i potem kombinować, nie? Podbić, kurwa, więcej, coś jeszcze może dołożyć, a może co tu zrobić, nie? A najczęściej potem te już środki też do jakiegoś momentu dają efekt, a potem tutaj naprawdę trzeba żarcie pchać do przodu, no i trenować odpowiednio, nie? Są, i przede wszystkim spać, nie? Bo to ludzie, wiesz, doszukują się czasem side'ów, czy wiesz, problemów, a to zmęczony, a to coś tam, a pytasz, ile śpi, on śpi 4 godziny, nie? No i wiesz, dobra, mi też się zdarza czasami mało spać, ale to, kurwa, ja wiem, czemu się źle czuję, bo spałem mało, a nie dlatego, że, kurwa, co za supla dodać albo co zrobić, nie? Wiesz, ludzie w ogóle... Wiesz, chyba głównym w tym roku, ja tutaj nie będę mówił o, wiesz, zmianie treningu i tak dalej, ale głównym jest to, co mówisz. Ja naprawdę miałem zaplanowane, że 22:30 i ja się staram spać. Wiesz, co ja w pewnym momencie nawet zacząłem robić, bo zauważyłem, że popełniam ten błąd, budzę się w nocy i siadam do kompa. Jeszcze coś, a zajrzę sobie na chwilkę, czy tam na telefon. A zajrzę na chwilkę. Tam zajrzysz na chwilkę. Jak zajrzysz na chwilkę, to ktoś ci tam napisał, a coś na grupie wyskoczyło, a na Instagramie komentarz, a tam jakaś dziewczynka napisała, to wiadomo, też odpisać trzeba, selfika wysłać. To taki już żarcik. Ale żeby, wiesz, żeby ludziom bardziej pokazać. I w pewnym momencie złapałem się na tym i mówię, nie. Od teraz, i wiesz, co zacząłem robić? Jeżeli wiem, że co mi przeszkadza, to telefon kładłem sobie na przypółce z suplami u siebie. No, że nie chcę się do tego. Szedłem, wracałem do łóżka i tak, nie mam telefonu, tam będzie budzik, no to wiadomo, obudzi mnie, ale tutaj mnie nic nie, wiesz, nie odtrąca od snu. I może to jest takie, wiesz, trochę, no ale jeżeli to jest nasz nauk i jeżeli siedzimy w tym naprawdę wiele godzin, no bo ja i ty i, wiesz, większość ludzi z branży pracuje jednak online, no to jakoś sobie trzeba z tym radzić. I tak samo znajdujcie tutaj. I temu właśnie zacząłem naprawdę spać i to dużo więcej spać niż 6-5 godzin. Ja potrafiłem spać 8 godzin i robić sobie pół godziny drzemki, bo możemy, mogłem sobie pozwolić, miałem bardzo dobrze na to, miałem możliwości, więc korzystałem, więc pół godziny drzemki jeszcze sobie w środku dnia robiłem i to moim zdaniem gigantycznie przełożyło się na to, jak w ogóle cała sylwetka wyglądała, wiesz. Ja nie miałem przez całą masę taki, rok temu miałem taką, wiesz, ciągle zmęczoną twarz, taką mega zmęczoną, wytyraną oczy, pozapadane i tak dalej, a teraz wszystko było super. No, na przykład, nie wiem, babki, nie? Czy kurwa, wiesz, bo kobietach to też dobrze widać. Czy nawet po facetach, nie wiem, ktoś przychodzi z imprezy, nawet jak tam nie zachlał mocno, ale po prostu zarwał nockę i nie wyspał się, no, na drugi dzień wstaje, oczy opuchnięte, wiesz, oczodoły takie, gęba spuchnięta, nagle jakieś dziwnie ktoś jest opuchnięty, nie? No to jest tak naprawdę z braku snu, z tego zmęczenia, nie? Więc co się z tym wiąże, nie? Ile jest takich sytuacji, wiesz, już ja to na takich podcastach gdzieś tam, czy to nawet, wiesz, u takich dietetyków bardziej związanych z typowo z branżą dietetyczną, a nie sportową, nie? Tam jest na przykład, nie wiem, Emilia Cesarek, jest tam jeszcze parę osób, tam na przykład Mauricz też o tym mówił, on już tak bardziej kiedyś tam z zawodnikami MMA pracował. No i sami mówią, że do nich, do gabinetów trafiali ludzie, którzy mieli problemy z cukrem. Nie były to na tyle problemy z cukrem, żeby już brać insulinę, no ale ten cukier był nieprawidłowy, nie? I wystarczyło, że oni zaczęli się wysypiać i ten cukier się regulował, nie? No bo przez to, że nie spali, ten kortyzol miał, wiesz, duże zawahania, wysoki kortyzol, to cukier idzie do góry. No i były problemy z glikemią, że ten cukier był za wysoki. Jakby zaczęli sypiać lepiej, nagle się poprawiło, nie?
też z tym, nie? I też te wasze piękne, ulubione libido, które tak często ma wpływ estrogen, prolaktyna, to głównie, uwierzcie mi, pośpijcie dwa razy, zobaczycie, jak bardzo będzie się chciało. Chwila, Adama, przycięło. Tak, no bo to wiesz, dopamina, serotonina, wszystkie te, wiesz, hormony takie, wiesz, bardziej, które, wiesz, układ nerwowy stymulują, to one są bardzo istotne, nie? Jeżeli kortyzol jest wyjebany i tak dalej, nie, no to wiesz, nie, jesteś niewyspany, zmęczony, przewlekle, układ nerwowy leży, no stary, no to wiesz, że czasami nie chce dubska, kurwa, iść się wyszczać do kibla i dubska ruszyć z łóżka, wiesz, a co dopiero ten, nie? A i wiesz, i testa możesz mieć w kosmosie tak naprawdę, nie? I to też ci jakoś tam bardzo nie pomoże, nie? No, nawet więc to jest takie, wiesz, ten jest mega ważny. I wiesz, ja rozumiem, że wiesz, są sytuacje, ktoś, nie wiem, ma małe dziecko i tak dalej, że jest tego snu mniej, nie? Ale to też w tym momencie, nie wiem, ktoś śpi mniej, albo wiesz, że dzisiaj spałeś, kurwa, 3 godziny i no to albo się nastawiasz na to, że tego treningu wtedy nie zrobisz, bo tak naprawdę to już będzie kopanie leżącego, czyli organizm jest niewyspany, niezregenerowany nawet do zwykłych takich czynności codziennych, a temu chcesz jeszcze dojebać ciężkim treningiem. I najczęściej ludzie to maskują, wiesz, biorą przytringówkę, która sztucznie ich stymuluje, czyli tak naprawdę, wiesz, sprawia, że chwilę nie czujesz problemu, a tak naprawdę ten problem nawarstwia się, bo jeszcze bardziej go stresujesz organizm. No i wiesz, nie? Ale nierzadko jest tak, że po tych przytringówkach też potem się spać nie umieją i to się jeszcze bardziej nawarstwia, że problem jest z zasypianiem, nie? Więc jeżeli nie wyspałeś się, to albo po prostu robisz dzień offa od treningu, albo robisz jakieś tam, wiadomo, lekkie cardio, duperele, spacer, albo jeżeli już ktoś faktycznie pójdzie na tą siłownię, no to kurwa, na pewno to nie jest dzień na bicie rekordów, na duże ciężary. Ja w taki dzień bardziej zalecam, jeżeli ktoś, wiesz, spał 3 godziny, jest zajechany, gdzieś tam poszedł, to zrobi takie ćwiczenia uzupełniające, takie, na które na co dzień nie ma czasu, które są istotne, na przykład, nie wiem, mogą ci pomóc, nie wiem, w lepszym zakresie ruchu, nie wiem, wzmocnić jakieś słabe mięśnie, które ci pomogą, nie wiem, więcej przysiadać albo więcej potem, nie wiem, wyciskać. No, jak mówię, wiesz, czysto teoretycznie, że co to... Takie ćwiczenia uzupełniające, na które, wiesz, gdzieś tam się robi dodatkowo, nie są takie ciężkie ćwiczenia i tak dalej, a po prostu zrobisz taki dzień, taki zestaw luźniejszych ćwiczeń, które po prostu pomogą ci w kolejnych treningach, nie? Jeżeli już ktoś faktycznie poszedł. A najlepiej po prostu zrobić dzień offa, nie? I iść po prostu już wyspany, albo przynajmniej w miarę wyspany, nie? Bo tak jak mówię, nie? Ale też musimy teraz spojrzeć, tak jak mówisz, w dwie strony, bo jeżeli mamy sobie na przykład człowieka, który nie potrafi przystopować, no to wiadomo, nie będzie potrafił i trzeba będzie, od tego ma właśnie trenera, żeby go nauczył. Ale z drugiej strony teraz znajdą się osoby, które zaczną ciągle się nie wysypiać i ciągle mieć słabe treningi. Wiesz, o co chodzi? To jest tak jak ze estrogenem. Jak powiedzieliśmy, że estrogen trzymamy w normie, no to nagle mieliśmy normę 11, wiesz, to była górna norma u większości 11, a nie to, że wiesz, nie to, że tam norma jest, wiesz, do 44 chyba, czy nawet w niektórych labach do 52, a tutaj już mieliśmy, wiesz, skrajności, więc też trzeba być naprawdę ze sobą szczery, czy okłamuje się po prostu i nie chce iść dzisiaj ćwiczyć, co okej, też jest fair, nie każdy jest robotnikiem i tutaj też nie mówimy o zawodnikach, bo jeżeli przygotowujesz się do zawodów, no to czasami zaciskasz dupę i idziesz i tylko i to i tyle, wiesz, ale jeżeli jesteś, wiesz, jeżeli czujesz się, że dzisiaj będziesz shit i tak naprawdę wiesz, że powodem było niewyspanie, to okej. Ale żeby zaraz właśnie się nie zrobiło, wiesz, stado ludzi przywlekle niewyspanych, wiesz, o co chodzi. Ja wiem. No to trzeba być szczerym ze sobą. Zresztą jak ktoś już oszukuje sam siebie, no to kurwa, nie powinien się zastanowić, czy to, co zrobi, naprawdę lubi, nie? No bo... Czy sprawia mu przyjemność. No wiesz, jeżeli szukasz argumentu, żeby się obijać, to albo po prostu nie lubisz tego treningu, znaczy treningu, nie lubisz ciężko trenować i może nie ten sport, no albo nie wiem, nie? No, jeżeli ktoś sam siebie oszukuje, no to powiem, wiesz, się na tym mocno zastanowić, bo trzeba być szczerym sobie, to nie jest żaden wstyd, że jesteś dzisiaj w słabszej dyspozycji, nie? Tylko właśnie... Mówiąc o libido. No, ale to wiesz, ja mówię ogólnie, nie, nawet o treningu, nie, że wiesz, no po prostu, kurwa, ktoś zarwał nockę, no to, kurwa, nie będzie treningu życia, nie, i nie ma teraz, idę, bo, kurwa, jest zaplanowane, bo trzeba iść i zrobić, nie, no to jest bezsens, nie? No, więc jest... Głównie, że tak jak mówisz, wychodzi, zresztą... Mów, coś. Tak, chcemy z treningu, wiesz, z treningu wyciągnąć jak najwięcej optymalne efekty, czy chcemy
czy chcemy po prostu iść i go zrobić, żeby, nie wiem, na kartce odhaczyć, żeby był zrobiony. Nie? No dobra, a z drugiej strony ktoś wtedy powie, okej, ale ja miałem zrobić nogi i co, mam teraz nogi te opuścić? No nie, możesz te nogi zrobić następnego dnia. Wiesz, w sensie, że miał plan, na przykład powiedzmy poniedziałek to, wtorek to, środa to, no to okej, zmieniasz sobie, miałeś wtorek to, czyli w środę robisz po prostu to, co miałeś we wtorek i masz jeden dzień więcej wolnego. Dokładnie, nie? Także wiesz, jak chce ktoś szukać wymówek, to zawsze będzie szukał wymówek i zawsze znajdzie wymówki, bo tutaj nie ma innego wyjścia. No. Dokładnie. To jak z dietą, nie? Zawsze się znajdzie powód, żeby coś tam ojebać albo że coś tam nie tak poszło, nie? A Adam, jeszcze co do treningu, to chyba jest to, zresztą rozmawialiśmy o tym jeszcze przed chwileczką, jak zanim zaczęliśmy. Dla mnie trening to jest coś, co jest najważniejsze i najbardziej lubię robić w tym sporcie. Bo dieta to wiadomo, nie każdy może lubić i naprawdę potrafię to zrozumieć, że jeżeli ktoś nie potrafi, nie lubi trzymać diety, ale jeżeli ktoś nie lubi trenować, no to niech idzie na coś innego. No. No dokładnie, nie? Wiesz, przede wszystkim tak, raz, że trening powinien sprawiać przyjemność, nie? No ja to samo trenuję, bo lubię generalnie, tak? A wiadomo, każdemu się zdarza jakiś tam gorszy dzień, ale to jest, wiesz, raz na jakiś tam czas, a nie ogólnie na coś nie lubimy trenować, nie? Tak samo no, nie wyobrażam sobie, że nie wiem, kurde, ktoś nie lubi grać w piłkę i uprawia piłkę nożną, nie? No to wiesz, no to jest jakieś dziwne, nie? Albo nie wiem, ktoś nie lubi pływać albo biegać, a chodzi biegać, nie? No wybieramy to, co lubimy, nie? A jeżeli tak, bo to nie jest praca, tak jak powiedziałeś, że niektórzy czasami po prostu muszą wykonywać jakiś zawód, bo mają rodzinę do wykarmienia i muszą. No tutaj jest akurat rozrywka. Tak, no i wiesz, jeżeli po prostu zdarza się tak, że ktoś po latach się, nie wiem, wypalił, bo takie sytuacje się zdarzają, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy nie lepiej po prostu zrobić jakąś dłuższą przerwę, nie? Może o co chodzi. No ale to wtedy też się nastawiasz na to, że jak będzie dłuższa przerwa, to raczej nie będzie progresu i raczej nie będzie progresu. No na pewno, no bo skoro albo zrobimy przerwę, albo wiesz, albo jakieś mocne roztrenowanie, no to progresu w tym czasie nie zrobimy. No ale to jest też jakby zaplanowane, tak? To jest takie właśnie, no kurde, nie wiem, ostatnio nie chce mi się trenować od dłuższego czasu, jest kiepsko, nie wiem o co chodzi. No i może, wiesz, może tutaj jest moment taki, żeby dać sobie chwilę czasu, żeby zgłodnieć za tymi treningami, nie? No, problemem jest, jeżeli ktoś robił jedną przerwę, drugą przerwę i za każdym razem jak wraca, to mu się kurwa nie chce, nie? No to wtedy apetyt może nie poprawia się. To może wtedy, wiesz, to może wtedy faktycznie trzeba zastanowić się nad zmianą sportu. Zresztą to się czasami zdarza, że ktoś przychodzi na jakieś tam sztuki walki, czy na jakiś, nie wiem, trójbój i odwrotnie, więc tak naprawdę jeśli ktoś już po prostu się w jakimś sporcie wypalił, no to może pora, wiesz, realizować w innym, nie? Tylko, że najpierw, zanim bym podjął taką decyzję, że poszedł w coś innego, a całe życie ktoś na przykład uprawiał kulturystykę i po prostu ma jakiś taki moment wypalenia, to najpierw sobie zrobić po prostu przerwę i zobaczyć, czy za tym się zatęskni. A jeśli nie, no to wtedy rozważyć, czy może po prostu w czymś innym się nie zrealizować, nie? Szczególnie, że trzeba wziąć pod uwagę to, że kulturystyka bardzo uzależnia. Ona jest bardzo, bardzo uzależniająca i przyciąga, i z powrotem przyciąga i często osoby, które mówią, że już skończyły po latach, dalej wracają. Okej, okay, ponad, znaczy prawie chyba godzina 20, także ostatnio było za krótko, teraz będzie za długo, ale myślę, że nigdy nie jest za długo. Dzięki Ci, Adam, bardzo za rozmowę i co, życzę Ci po prostu zdrówka i żeby szybciej się załatały te rany, które masz tam do załatania. Razie robię formę na Sopot, to zobaczymy. Nie? To może być. Lato, nie? To wiesz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, no i tam zobaczymy też, jak będzie, wiesz, z jakimiś tymi terminami, czy czasem nie będzie niedługo kolejnej fali, ale chyba na wakacje odpuszczą, po wakacjach sobie przypomną, że pora coś przejebać, jakieś lockdowny. No, więc no, zobaczymy, jak to będzie. No, na razie ja mówię, robię formę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nic nie planuję generalnie, no ale wiesz, no jak robię formę, no to też robię na taką formę na zasadzie, jak się zawsze robiło formę. No bo już powiem Ci, ponad rok byłem gdzieś tam na masie czy na dodatnim bilansie. No i to jedzenie już potem nie jest takie, już wiesz, też to nie już, no, kurwa też nudzi się, nie? Po roku na masie to tak wiesz, też już byś, kurde, w końcu dociął choćby tak sam dla siebie, nie? Coś tak wiesz, fajnie wyglądał, to bardziej jedzie lato, wyższe temperatury. No to wiesz, chodzić w taki ciągle przejedzony, kurwa, 1000 węgli i te sprawy, no to jest kiepski temat, nie? Ciężko, no. Ciężko już się je w pewnym momencie. Zresztą sam już powoli zacząłem, no ale nadal mam te prawie 1000. No mniejsza. Dzięki, Adam, i do usłyszenia niebawem. No dzięki wielkie, dzięki wszystkim.